Bardzo zastanawia mnie, jak ocenia pan montaż programu. Czy tam było wszystko autentycznie? Bo w poprzedniej edycji zdarzyło się, że ktoś narzekał, że został pokazany od złej strony. A jak pan ocenia autentyczność zdarzeń w telewizji? Autentyczność zdarzeń w programie była bliska ideałowi. Oczywiście montaż może zdeformować pewne rzeczy, czy też pokazać trochę, rzeczywiście można ukierunkować osobę jakby tak, jak producenci tego chcą. Natomiast wiele rzeczy tam było takich autentycznych, prawdziwych i ciężko powiedzmy zmienić coś, jeśli ktoś jest szczery, jeśli ktoś w swoim wyrazie jest autentyczny i szczery, to te rzeczy później wychodzą. No nie da się tego jakby, oczywiście można wszystko, ale akurat na szczęście dla nas te rzeczy nie nastąpiły i my, ja przynajmniej jeśli chodzi o moją osobę, odebrałem to bardzo pozytywnie. Zostałem jakby pokazany powiedzmy w 95% takim, jakim naprawdę jestem. A jest coś, czego żałuje pan, że nie było w telewizji? No bo tam dużo nagrań było, a odcinek trwa godzinę, więc czy coś takiego było? Było tam wiele rzeczy w programie. Było wiele rzeczy w programie, które nie zostały pokazane. Wynikało to oczywiście z realizacji tego programu i możliwości ramowych poszczególnych odcinków. Na pewno nie pokazano koni, na których tam jeździliśmy, nie pokazano aerobiku w basenie, no i jeszcze czegoś tam, nie pamiętam już w tej chwili, ale generalnie dla mnie myślę, że to była kwintesencja tego, co tam się zdarzyło.